Hej, mano, z tej strony Stryciarz, a to jest Aliens vs Predator 2010. Dzisiaj kontynuujemy naszą grę i zajmiemy się oczywiście eksploracją tych jaskiń w poszukiwaniu rozbitego desantowca. Co nas tu czeka? Nie pamiętam. Padło. Co to jest? Czy mam strzelba, a nie snajperkę? Dziwne. What the fuck? Spierdzielił gdzieś. Pańczynka. What the fuck? A tu. Ale załażą sobie w otworach, w ścianach. Zastrzelony. Idziemy dalej. Wow. Chcę wreszcie snajperkę użyć, o właśnie. Co szybciej szeregowy. Jezus, ta broń jest słaba, no mały dystans. What the fuck, tu. Chodź, już to idzie. Gdzie go wciąż tu jest? Że ta broń jest niecelna. Ale dobra. Okej, to gówno się na małe dystans. Co tam na dole jest? Czy jak my tam zejdziemy, to się w ogóle będzie opłacało? Chyba tak. Chyba nawet tam musimy zejść. Boże, myślałem, że dostaję nekromów. Boże, nekromów. To jest człowiek. O dziwo. Nie android. Co tu mamy? Nic. Woda. Myślałem, że jakaś niespodzianka dla nas będzie, no cóż, przeliczyłem się. No, zapewne trzyma. Co to strzelba? Strzelby nie chcę. Apteczek też wychodzi na to, że mam full. Okej. Bardziej bym Bardziej byłbym zadowolony ze snajperki. Ale cóż. Dobrze. Zaczynamy hakowanie. W tym momencie pewnie będą nas atakować ksenomorfy. No oczywiście. Wow. Oła. Gdzie jest jeden? Wow, amunicja leci jak woda, nie powiem. Hakowanie zakończone. Świetnie. O, snajperka. Fuck yeah. Co z tego? Dobra, zabierz to. Się otwarły. To są chyba androidy, jak dobrze się orientuję. Co? Chyba nie. Dostał w pyski, żyje. Okej. Okay. Ten zbyt długo nie pożyje. Gdzie jest?
Żyje może jeszcze. Już nie. To skąd? Dobra, to jest. Kurwa, ucieka. Okej. Chyba padł. Tu mamy troszkę amunicji, na pewno się przyda. Nie wiem... Co to? Kurwa, przeżył to frajer. Ja tylko pozbawiłem się światła w tym momencie. Jak oczywiście pewnie nie dostał, co? Dobra, tutaj. Pysk. Wychyl się jeszcze raz. Dwa. Jeszcze raz. Trzy. I cztery. Okej. Zdechł. Wydyfy skąd? A tu. Oła. On mi zakurwił. Wow. Apteczka. Zdechnij, że... Wow, a ty skąd? Jakim cudem to przeżyłeś? Tylko słyszę, jak się ktoś napierdala. Tap. Nie będę ich słuchał, bo mi się nie chce. Wspinamy się. Ha, jeżeli co tu będzie. Są nasi? Wychodzi na to, że tak. Dobrze, w tym momencie nam się snajpera nie przyda. Boże. I przyda nam się na pewno to, tak. To jest stary dobry smart gun. I ta broń jest po prostu przezajebista. Przede wszystkim, że możliwość podświetlenia wrogów niewidocznych. I automatycznego namierzania. Naprawdę dużo pomaga. Przyładuj to. Czy one się we mnie tutaj tak giną jak kaczki? Dobra, tych w oddali to nie ma sensu. Co to jest? Mam w ogóle miot? Dokąd to kolego? Co, dalej lecimy? No to idziemy. Co? Musiałem wypieprzyć ciąg dwie bronie. No fajnie. Boże! Ten kwas. Co? Skąd ty się tam wziąłeś? Zdechło. Okej, ładujemy. Skąd ty się tu wziąłeś? Jezu, bigo, bigo! Wow. Jezus, kolejny, no nie. Strzelaj tu, idiotko! No. Punkt kontrolny. Myślę, czy by nie zmienić jednak tego na karabin. Ale... Na razie czuję się pewnie z tą bronią. Czy to za chwilę się zmieni, coś czuję.
Okej, podnosimy amunicję. Zdechło. Staram się brać je na siebie, żeby tamta panienka nie padła. Okej, idzie. Ona nam się później może przydać. Co, że już? Co, zablokowałem się, fajnie, fajnie. Okej, cofka. A ja jestem głównym, sprintować nie mogę, no to fajnie. Gdzie ona jest? Tu siedzi. Git. Okej, ja sobie wejdę na górę. Myślę, że... tu ze strzelaniem pójdzie o wiele lepiej. Jezu, zablokował się. Okej, umarł. Umrzył, okej. To my nie zatrzymy się, ruszaj do desantowca. Nie może być, słuchaj. Kurwa, text lock. Czy... tak, to jest... nie, audio lock. W sumie nie chciałem tego, ale i tak muszę iść górą. Ja pierdolę. Będę się musiał cofnąć tak po te stare bronie, gdyż... o, biegnie. Gdyż z tym długo nie powalczę. A... Boże, jak ona przebiega przez to, ten krzak się ruszałem, jak się przyzna, czyli jakie faza, tego nie wiedziałem. To się po prostu źle skończy. Jeżeli będę dalej z tą bronią biegał, gdyż później po prostu nie będzie do niej amunicji. O, już nawet nie ma w sumie. Ła, padłem! Boże, jak? Głupi kwas, głupi chłopcy. Co ja tu robię? To jest przed tym, jak ich rozwaliliśmy. Chyba. Tak. Oła. Dobra. Pójdę szybko zmienić uzbrojenie. Przepraszam, się uleczę. Bo tam dalej już nie ma amunicji do tej broni. Dlatego troszkę szkoda z nią biegać. Tu są na nasze giwerki. I świetnie. Tu mam cały zestaw, tu mam też full serwis, więc jest git. Dobra, teraz możemy biec. Wytyfy. No ale widać, która broń ma większą moc. Tamta broń ma o wiele mocniejszą siłę rażenia. Ała. Boże. Jakie mogę spaść. Czekaj tam, głupia suczu. Co to jest? Amunicja do czego? Nie wiem, ale do czegoś na pewno. Chodź, chodź, idziemy. Mamy coś tam granatów i tak dalej. Okej, idź pierwsza. Jesteś mięso armatnie moje. To, że one mnie gonią, tak? Ale jeden głupi sam się podpalił. Czemu one mnie gonią ogólnie? Wow. Tam jest. Boże, dwa jeszcze. Dobra, biegnij te kilo, biegnij, czy jak ty tam masz, chyba te kilo, jak dobrze pamiętam.
Teraz robimy kurwa Saigon. Dobra, wszyscy. Ja pierdolę, no nie. Run, zdechniesz ty? To jest... Dobra. Udało się jakoś to przeżyć. A nie, to nie jest tequila chyba. W sumie to nie wiem. Nie, tequila to jest... To sucz, której my chyba będziemy szukać. No dobra, mniejsza. Aha, tequila to jest ta nasza przywódczyni. O, biedactwo padło. No to było moje mięso armatnie, więc nic. Tutaj wchodzimy tu. Tu mam jakąś tam amunicję, zawsze nam się przyda. Tu mam nic z snajperki, tu mamy... Tu nie mamy nic, okej. Okay. Lecimy. O, predator! Fajny, co? I poszedł! To nic nie było, to było taki predator, takie coś, takim czymś bez takiego czegoś. Nie przejmuj się. Dobra, to osłaniaj plecy, osłaniam przód. Gdzie? No to te małe gówno takie. To właśnie. Chcę to o wiele łatwiej trafić. A, przeładuję, nie będę marnował na te gówno amunicji. Do... piór plazmowej, Boże, do karabinu pulsacyjnego. Już w tą planę zadzwonię. Joj, spadłem. Ja pieprzę, to jest ściana. Noż. Zdechnij. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Normalnie przyszły sobie? Dobra, co jak co, ale... Nie wiem do końca, gdzie mam iść. A, okej, tu. O-o. Są te normalne, co? Nie. Okej. Cześć, brudasie. Chodź, chodź. Gdzie idziemy? Tu? To idziemy tu. No, nie hacz. Zamkniesz się w końcu? Nie jesteśmy. Jak zauważyłeś, dobrze się trzymamy. Dobra. Aha, tędy. Nie zauważyłem tych słynów, okej. Plecy, stary, plecy. Zdechł. Widzisz, dajemy radę. Chłopie, gdzie ty jesteś znowu? Przestań biegać sam. W ten sposób na pewno zginiemy wszyscy. Tu? Tu. Czekaj, się uleczę. O, świetnie. Może tak się po prostu zatrzymaj i poczekaj, co? Wreszcie, że zaraz zginiesz. Okej, dostał. No już, już nie ma, chodź. Masz takiego zaza... że chłopie, ja nie wolniej komentować. Co, do góry, tu? Prowadź, tu, okej.
gdzie dalej? Tu? Tu? Ja wiem, czekaj, ta druga jest porąbana. Gdzie ty jesteś? Gdzie jesteś tu? Okej. Okay. Tutaj? Gdzie to dziadostwo jest? Gdzieś na tej ściance, o jest. Zdechnij. Kurwa, no zaczekaj. Ja pieprzę. Nie zapierdalaj tak. Mówiłem. No nie może być. Gdzie on dalej iść, słuchaj. Prawdopodobnie tu. Aha, tu jest. A tu tylko słonie, myślałem, będziemy musieli oczywiście hakować. Bo no żołnierz to jest zajebisty haker. A już. Ja myślałem, że będzie podczas tego hakowania jakieś napieprzanko czy coś. Pomyliłem się. Co to tak haczy? O Boże, ja już wiem co tu będzie. Ja tu zapiszę. Zapisz punkt kontrolny. Ruiny, rafineria. Zapis trzeci. Ruiny. Haczy to tu. Dobrze. Zejdźmy sobie na dół. Teraz patrzmy, czy mamy wszystko, bo mamy, okej. To teraz... Tak. Słyszeliście właśnie predatora. Szlak by to trafił, tu mamy iść, tak? O, siema. Tak. Coś na mnie pykło. Głowy, czas zacząć. Ja mam go po prostu rozpierdolić. Zadanie bardzo proste, prawda? Gdzie on jest? Tu jest. Ała. Dostał. Na początek trzeba mu zdjąć ten zasrany pancerz. Zdaję. A nie jest takie łatwe. Jak już mu go zdejmiemy, to... będzie to po prostu wyglądało w ten sposób, że jak będzie miał bardzo mało HP, będzie się cały czas leczył i będzie trzeba go po prostu wykorzystać dobry moment, żeby go ujebać. Jezu! Jak zapomniałem, że on też tak będzie robił. W tym momencie zostało mi same życie. No i właśnie się... Aha, to nie, to nie, jak zejdzie mu pancerz, to on się zaczyna leczyć. A, okej. Okay. Już rozumiem, dobra. What the fuck? Trzeba go po prostu obijać. Dawaj. Chodź, 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 chodź. O, spierdolił, gdzie on jest, gdzie on jest? Kurwa, uleczył się. Walka ta nie będzie prosta, uwierzcie mi. To już na to, że on się ciągle leczy. Ale idzie mi ogólnie lepiej niż szło mi jak grałem solo. Dobra, spierdoli, trzeba za nim lecieć.
chyba zdechł. No zdechnij w końcu. Tak. Zabiliśmy go. Udało nam się. Wow. Nie wiem jak to zrobiliśmy, ale udało nam się i to bardzo łatwo. To była taka bardzo prosta walka o dziwo. Nie wiem dlaczego. Powinno pójść o wiele trudniej, ale może to, że już wiedziałem jak z nim walczyć. No i co? Mam się wjebać na ten komputer, okej. No to łącz się. Aha. No dobrze, jako że udało nam się to przeżyć, fajnie byłoby zapisać. Też nie? No i zapiszę. Tak, zapiszę tu. I to praktycznie udało nam się go zabić za pierwszym razem. Z tym pod wrażeniem. What the fuck? Kurwa, nie hacz tak. Spieprzaj. Kurwa, te moje granaty. Wow. Tu były zamknięte drzwi. To było złe. Okej, proponuję używać tej broni, bo ona jest dość dobra na takie pomieszczenia. Teraz pytanie, czy tu gdzieś nie wisi ksenomorf na ścianie? W teorii to nie. Z tego już wyszedł ksenomorf. Tu nie ma, tu nie ma. Zdechło mu się. To jest... Wow. Jak on to przeżył? Nice. Przeładujemy sobie. Lecimy dalej. Proponuję nam tu zmienić na shotgun. Jeżeli to będzie dobry pomysł, lecimy. Bo jest tutaj dość dużo broni, czyli znaczy nam, czy tego typu, i znaczy, że to raczej nam proponują, żeby ją zmienić. Znaczy na nią zmienić. Może to być dość dobry pomysł. Musisz maksimum oddać się. Naprawdę. Fajne. Będę sobie ten shotgun. Wow. Czego kurwa? Coś to kobieta przeżyła. Tu jest tyle jaj. Aha, czy ona już ma pasożyta, dobra. Dobra, zdejmijmy ją. Tja, zajebała karabin, twarda babka. Lecimy.
Pewnie mówi o predatorze. Idziesz tam? Boże, gdy wolno jesteś. Chodź, chodź. Już się nie podlizuj. Otwarły się drzwi, tak same z siebie. Skubito, gdzie ty jesteś? Au, nie to chciałem. Tym przyczyną, że na lewym przycisku jest celownik. Na prawym. Boże. Ta, to co to miało być? Ja pierdolę. Zminimalizowałem. No. Gdzie my idziemy? Kurwa, nie pamiętam. Ha! Już wiem, gdzie jesteśmy. Z powrotem wejdziemy w to miejsce, gdzie był predator. Znaczy, gdzie walczyliśmy z predatorem. Dobra, już wiem. To będzie napierdalanka z obcymi teraz. Mogę wziąć snajperkę. Chociaż ta broń też ma. Wow, wow, wow. No zdechnij, żeż. Ten mój cel. No. Tak wolę snajperkę. Bo nie karabin. Ale ty... Celuj w niego, a nie obok niego. Boże, to za pomocem. Kubi, to ty i tak nie zginiesz. One się nie będą atakować, bo ty masz sobie pasożyta i jest dobrze. Nie, za cały czas... Może... Mam pomysł. Weźmy za to. O, idź. Gdzie jesteś? Tu jesteś. Dostał. Okej. Okay. Prawdopodobnie musimy to otworzyć. Ha, ja tego nie mogę otworzyć, tylko ty. Chodź szybciej, kobieto. Tutaj czas antenowy się kończy. I tu ostatnio skończyłem praktycznie grę Marinesem, czyli dalsza gra Marinesem będzie, że tak powiem, na ślepo, także postęp fabuły 59%. Aha. Dopiero? Aha. Dobra. To ja tutaj się z wami żegnam, chociaż dalej jako Marine wezmę i zobaczę, co będzie, jak się da się następna misja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie wiem, co nas tutaj dalej czeka w sumie. Dobra, czekaj, piękna. Okej, dobra, tak więc ja się z wami żegnam. Tak więc, no nie wiem, w następnym odcinku pójdziemy za Tequilą. Ona oczywiście się mądrzy, więc ona wie gdzie iść. A my się widzimy w następnym odcinku, tak więc do zobaczenia.